Hey yo, witam was serdecznie, kosmos z tej strony I witam was w, I witam was w zapowiedzi najnowszego dodatku De Sims 4 Już teraz wiemy, że dodatek ten będzie nazywał się De 4 Rancho Więc to jest chyba pierwszy dodatek, który ma jeden człon Tylko jeżeli chodzi o nazwę, więc może być ciekawie Trailer będzie tutaj za 60 sekund już, więc nie wiem jak wy Ale ja bardzo czekam, żeby zrobić swoją Lucy Wilską w tym dodatku Zobaczymy, czy uda nam się to zrobić, zobaczymy jak to będzie wyglądało Także ja już e, pozwólcie, że założę słuchawki Także teraz czekamy o 18.58 będzie premiera I cóż, miejmy nadzieję, że będzie dobrze Bo jak nie będzie dobrze, to, to będę zawiedziony Okej, okay, mamy jakieś odliczanie, jak wiecie I chodzą tutaj już nasze małe kuski I owieczki, chyba to jest owieczka Także ja już odpalam sobie to I została nam minuta 46, więc sporo Boże, czy one będą jakby nie w zagrodzie? Jejku, jak się patrzy na mnie Zatem mamy już 11, 10, 9, 8 7, 6 5, Cztery, może jarał się 3, 2, 1. Team 4 rancho moja reakcja na trailer. Lecimy, zobaczymy co to będzie. Miejmy nadzieję. Wow, że będzie warto. Ewidentnie jest muza country tutaj obecna idzie koń, który już wiedzieliśmy, że tutaj będzie i jest pani. Wow! I się jak z jakiegoś country filmu i ten koń się patrzy. sul sul Horse Ranch, okej, okej, z dyl ten filtr, czyli jak wiecie mamy Simsy 4 Ranch, jest dużo koni, jest iście tak bardzo, słuchajcie, jak na westernie jakimś, mamy skakanie koni przez jakieś przeszkody, jakiś dom, no są te nowe zwierzątka, które mamy, czyli właśnie kozy i, i, i małe owce, wchodzenie na konia, źrebak był tam, widziałem źrebaka, więc jest nieźle, koń się, ojoj, niedobrze. Się dzieje. A no i tutaj mamy to ubijanie wino, o którym też już rozmawialiśmy. Ciekawe jestem, czy pokażą coś, czego nie widzieliśmy na przykład na zdjęciach. Oj, oj, oj. Jest jaka fryzora, widzieliście tak. Ciekawe czy w ogóle pokażą na przykład. Yy, czy będą w ogóle jednorożce. Okej, okay, krzyczą na tą simkę. Tutaj mamy kozę, która też w nas wlatuje. Ale widzę, że te kłuski będą chodzić całe po świecie. Mm, więc to nie będzie też tak, że. Okej, okay, okej. Okay. Jabłko. Więc to nie będzie też tak, że te kozy będą zamknięte w jakiejś zagrodzie. O jezu, można karmić zierobak, jakieś słodkie i tulić sobie. Te kozy i wszystko, ok. tutaj jakieś zapoznawanie się, ale powiem, że mało co pokazują. No jakby, wiadomo, główną sprawą są konie, które jak widzimy, można dowolnie sobie customizować i zmieniać. Natomiast tej rozgrywki, tej jest tak samo miasta mało widzę. Ok, biegniemy sobie, galopujemy i tu już mamy taki porządny bieg z tym koniem. No widać, że ewidentnie animacje są. O, jakieś tańce wspólne. Przypomina mi się z do Miejskiego Życia, chyba w Miejskim życiu były takie tańce niewieńskim życiu. Tam gdzie był Windenburg to miasto, jakieś gotowanie e, na grillu, przeskakiwanie, ta króliczna rana najprawdopodobniej Wszystko to już takiego widzieliśmy. Okej, okay, przeskakiwanie bardzo ładne są animacje koni bardzo ładną to muszę przyznać. No i tutaj mamy jakąś stodołę i robienie pianek. Tutaj zabawa konia z tym, tutaj jakieś nektary. Okej. Okay. Czyli powiem wam zupełnie szczerze, że co? Wow, bardzo mało widać. 20 lipca. 20 lipca, kochani, bardzo mało widać. Bardzo mało się widzieliśmy mam wrażenie, albo raczej to, co już widzieliśmy, wszystko, więc. Hmm. No cóż, ja już znikam z kamery w takim wypadku i wracamy teraz do tego, gdzie oglądamy sobie nasz trailer. Klatka po klatce. Zatem witam Was teraz znowu, już e, z bliskim spojrzeniem się. Co mamy na początku, to był ten taki dziwny. Tutaj mamy najprawdopodobniej nowy świat, który bardzo, ale to bardzo mi przypomina Stranger Will. No, jedynie jest on troszeczkę. Troszeczkę bardziej zielona, ale te skały to wszystko to jest ewidentnie StrangerVille, tam był chodzący koń, tutaj też mamy konia, który sobie chodzi, no i Simkę, która spotyka panią na koniu, to miasto jest iście takie właśnie westernowe, totalnie odczuwa się ten vibe, one się na siebie patrzą i są takie what, o co chodzi? No i zapoznanie mamy. No i mamy Horse Ranch, czyli rancho najprawdopodobniej. Mamy tutaj ten główny budynek w Nowym Mieście, który jest najprawdopodobniej kliczą norą. Mamy tutaj jakąś taką główną dzielnicę tego miasta. Nie, na razie miasto to nie jest mój fabryt, no jedynie te lampki tutaj są spoko. Ludzie sobie chodzą, jak widzicie, na koniach. Mamy nawet po prostu statuły jakichś koniów, więc widać, że konie to są dla nich bardzo ważne zwierzęta. Spoko, że te konie są. Mam nadzieję, że one będą tak rozwinięte, że się posikamy po prostu, nie no, Trudno tutaj coś pokazać, ale... Okej, okay, tam było nie za wiele widać, to jakiś pan się kłania nam, tutaj jest picie tych nektarów w jakiejś restauracji, no bo jedną właśnie z tych rzeczy, która będzie tutaj główną jakby, głównym punktem rozgrywki to będzie to tworzenie nektarów. Dalej mamy mm, jakieś wydaje mi się konkursy związane z koniem, bo tutaj wygląda to jak jakaś taka nagroda, jakby, jakby ten koń wygrał jakieś pierwsze miejsce, coś w tym stylu. Dalej mamy różne przykłady, mamy takie piłki, jakieś tej yy, właśnie zagrody. W tych, w tych stajniach przeskakujemy tym koniem, czyli mamy różne właśnie możliwości, tak naprawdę tego konia treningu. No i co my tutaj dalej widzimy? No, te kłuski i te owieczki, które na szczęście mega ścieższe nie będą one związane, właśnie, ze jakby swoją zagrodą. Tak jak krowy czylamy, właśnie, we wiejskiej sielance, bo to nie było nikomu potrzebne. No i co tu się dalej dzieje? Simowie sobie rozmawiają, koń ma jakąś taką opaskę. wy mi pisaliście, jak się nazywa, ale ja nie pamiętam, słuchajcie. Te wszystkie takie opaski, nogi i tak dalej, ochraniacze. Tutaj mam pierwsze na konia. Koń w ogóle ogólnie dobrze, według mnie. Jeżeli chodzi o statystykę Simsów 4, tutaj w ogóle jakie ma warkocz ten koń zrobiony, no i temu koniowi się to nie spodobało, więc ją zrzuca, Ok. i tutaj była ta mała wieczka, taki dom, ładny, podoba mi się ten styl na przykład, to okno mi się bardzo podoba, I w ogóle to miejsce mi się mega, mega podoba, no i mamy ubijanie tego nektaru więc tutaj mamy powrót do tego co było w Simsach 4 I nawet niektórzy zaspisali mi, że to było w Simsach 1 Czyli nektar był w Simsach 1, no ja się posikałem prawie jak to usłyszałem, nie wiedziałem tego, ja nie jestem tak w Simsach 1 beznany. Lecimy, no i się to podoba, i ono zna, że ona też wejdzie i sobie też tym stopami ponaciska ten nektar podziem ludzi, którzy potem to piją. I jest upadnięcie, jak widzicie, no i w ogóle nic nie było jednorożców żadnym. Ej, jak nie będzie jednorożców, to się zawiodę mega mocno. No i tutaj mamy, jak widzicie, ta pani chyba jest najbliżej jednorożca na razie do tego, to się znalazło w, tym, w tej zapowiedzi tego dodatku. Jak nie będzie jednorostów, to nie no ja, ja po prostu się popłaczę wtedy. Kurde, ciekawe, czy w zwierzakach Buzja są jednorożców do Sims, Simsów 3. Musimy zaraz na to spojrzeć. Ale przejdźmy dalej. Mamy domek, nie? jest całkiem nowoczesny, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Jestem ciekawy, jak to będzie, gdzie będą wszystkie zwierzęta. Czyli wiecie, zrobimy sobie konia, krowy, kury, wszystko, wszystko, psykoty w rodzinie. Jak to się wyglądało? może zwiększą limit w simów w rodzinie, czy coś? Zobaczymy. Tutaj koń nastraszył naszą simkę. Ta kuska też, jak widzicie, i to jest kupa końska. Ta kuska też chce w nią wjechać tutaj mocno, No i też w nią wjechała, i się pani śmieje. Tutaj mamy owce, która też jest zdenerwowana, i nie wiadomo o co jej chodzi. Kupa końska. Kupa końska zawsze spoko. I tutaj widać, że... Koń chce jabłko. No, wygląda to wszystko fajnie, sielankowo. No i tutaj mamy z rybaka, o którym właśnie mówiłem, że można go karmić normalnie butelką z mlekiem najprawdopodobniej. Tutaj śpiąca ta, ta... owieczka. Tutaj kuska na ręku. Tutaj widzę ten koń w zagrodzie jakiejś. No i tutaj mamy... O! Dziecko chyba ma nowe te... Widzicie, jak to się nazywa? Takie onesie. Tak, to wygląda takie się znowanie. Ogólnie nie podoba się ten taki wiecie jaków styl, totalnie nie dla mnie, jeżeli chodzi o ubrania, ale myślę, że niektórym z Was może przypaść to do głosu, dajcie znać. No i dalej mamy zastanawianie się. Ale na czym on się zastanawia? Aha, nad tym, jak przebić konia. No, można przeróżne rzeczy, jak wiecie. Był koń nawet szkielet, jakieś Boże, jakie piękne włosy. Ja w życiu takich bym nie mógł wyhodować. A ten koń może. No i przeróżne, przeróżne akcesoria do jeździectwa, jak wiecie. Bardzo dużo, dużo tego jest. No i to pani sobie na nim siada teraz i jedzie. No i mamy trzy możliwości jeźdztwa, więc pewnie one będą związane z tym, jaką po prostu umiejętność ma nursing, jaką umiejętność ma koń. Więc tutaj mamy takie zwykłe, nie wiem, jak to się zwa totalnie. Tutaj takie szybsze. No i tutaj zaraz będzie takie mega, mega szybkie, już bardzo takie. Taki bieg. No jak mówię, nie wiem, A jak ten ogon ładnie tutaj wygląda, więc faktycznie te ta, ta animacje koniów są zrobione dobrze i na tym faktycznie widać, że I przysiadło, on jej przysiadło. No i fajny most zyskał. To mi też się podoba. No i ten taniec, kurde, jak ze Sims 4 spotkajmy się, totalnie mi się to skojarzyło to wspólne tańce, więc jestem ciekawy, czemu użyto tutaj tego jeszcze raz tak naprawdę. Popijanie sobie nektarku, opiekowanie się koniem, jak widzicie, ale też nie widziałem, czy jest werkowanie, czyszczenie kopyt, takie rzeczy. Tutaj mamy jakiś festiwal grillowania chyba, coś takiego, tak to wygląda. Koń sobie czeka. Hmm. Hmm. Ja Pewno że może, może, to jest właśnie ich strategia na to, żeby nie pokazać za dużo, żebyśmy my mogli więcej w końcu odkrywać, bo to jest jeden z takich bardziej, ma, takich mało pokazujących właśnie zapowiedzi, no nie, z takich zwiastunów, a ja widzenie, to jest jeden który, taki, który pokazuje zdecydowanie mniej, no i tutaj mamy różne, e, że tak powiem ćwiczenia, które można z koniem wykonywać i dalej mamy ten bar, w którym oni sobie tańczą, piją sobie to winko tudzież nektar, no i grają sobie na pianinie tudzież fortepianie. No i ta mała kółka, no te małe kuski to jest słodycz po prostu życia, naprawdę są przesłodkie, kocham je, są piękne. <gry> I tak to wygląda, hmm. co o tym sądzę? Szczerze, muszę się nad tym zastanowić. No i mamy, weźmy lejce już 20 czerwca, czyli bardzo niedługo, bardzo, bardzo niedługo. Dostałem oczywiście też od EA paczkę taką promocyjną, żeby wam pokazać. Mamy tutaj podkowę, która jest głównym takim artem tego właśnie dodatku. Mamy Horse Ranch, czyli właśnie główną okładkę. Koński Ranch. Koński Ranch to jest chyba czeska okładka, tak mi się wydaje. Mamy The Sims 4 Rancho, czyli właśnie naszą okładkę. Nasze, nasze logo tak naprawdę można powiedzieć. Bardzo fajnie że się nazywa Rancho, podoba mi się to nazwa. Naprawdę według mnie mega oddaje. Dalej mamy tą podkowę jeszcze raz. Koński ranch, koński ranch, okładkę, jak widzicie. No i rancho, dodatek tak wygląda okładka. Na okładce jest ta pani z koniem. Mamy te kłuski, no i mamy źrywaka. Nic o jednorożcach. Nadal te zdjęcia już widzieliśmy wczoraj. Dla mnie to już nie nowość, także tak to wygląda. Tutaj mamy chyba trailer, to już też widziałem. I mamy też taką właśnie kartę sprzedażową, w której możemy się dowiedzieć. Co może tak być naprawdę w tym dodatku zawarte, ale my też już żeśmy to tak naprawdę czytali już wczoraj, jeżeli widzieliście mój film, więc raczej wydaje mi się, że nic nowego się tutaj nie dowiemy, tylko mamy, że 20 lipca 2023 mamy premierę, jest to PEGI 12. No powiem zupełnie szczerze, że jestem w szoku trochę, że nic ani słowa o jednorożcach. Ja teraz idę, słuchajcie, ja idę do The Sims 3 Zwierzaki zwiastun. No bo kurde, tu wydaje mi się, że tutaj, patrzcie, tu dosłownie jednorożc był pokazany, dosłownie w tym momencie, patrzcie, a u nas nic, ani mowa o jednorożcu, ja jestem w szoku, no mam nadzieję, kurde, że jednorożec będzie, bo jak nie, to by było mega smutne, gdyby jakby... Przestaną jakby tak naprawdę takie, taką okazję zaprzepaszczono, mam wrażenie. Także dajcie znać, moi kochani, co sądzicie, czy jesteście zadowoleni, czy jesteście jednak tacy skonfundowani. Ja oczywiście jak tylko i wyłącznie dostanę tak naprawdę moje ręce na ten datek, bo już bardzo bardzo bym chciał, to wiedzcie, że ja wszystko, ale to wszystko wam tutaj przedstawię. Także proszę się nie stresować. Wszystko będzie dostępne, wszystko będzie git, czekajcie na to. Um, I cóż, dajcie znać, co sądzicie. Jestem ciekawy, jeżeli Wam się film spodobał. To Zachęcam Was do zostawienia komentarzy, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, jeżeli film wam się spodobał, no to na pewno to zrobicie. Także cóż, do następnego, do zobaczenia, widzimy się już w kolejnym filmie pewnie niedługo, także cześć, dziękuję za oglądanie i pa!